Cześć ptaszki. Kolejny odcinek kolorowego ptaka. Dzisiaj znowu włosy robią koleżanki Nadi. Na ulicy Marymąckiej 137. Także jak coś, to będzie w linku. Będzie podane namiary. Na Instagramie tak samo. No i co? No będziemy się pleść. O Boże. Rzęsy. Hollywood. Ile to schodzi? Takie coś. Bo to, gdybyście chcieli wiedzieć, to jest w ogóle, to się wplata, może naturalne, ale to są wplatane sztuczne włosy ogólnie. Tak. Ponieważ sztuczne, bo lepiej przywierają, tak mi się wydaje, nie? A jaki masz profil na Instagramie? A później napisz tam teraz. Okej. Także fajny tu kota mamy, fajnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no kochani, zobaczymy. Nie się to. Ale w każdym razie miałam spotkanie z Moniką Lejman i Monika Lejman powiedziała, że fajny to jest styl, że jej się podoba. No i że te warkocze, że gdzie to robiłam i w ogóle, ja wiem, że koleżanka, nie? I ona powiedziała, że bardzo fajnie to wygląda. No, że tak mało osób tak robi takie rzeczy, nie? Może tak wezmę tak, żeby oni widzieli, nie? A to trochę roboty będzie, wiecie, o co chodzi. To nie jest takie proste. Niedługo będzie 2000 subskrypcji, także możecie subskrybować. A jeśli chodzi, bo chcecie wiedzieć, gdzie robiłam rzęsy Hollywood. Robiłam je na ulicy Bakalarskiej, robiłam 100 000 zł i to były Lash Ink, tak. Salon Lash Ink. Bardzo fajna dziewczyna. Nie, co ty. Jestem twardy zawodnik. Teraz to będę prawdziwie kolorowy ptak. Kiciuś, chodź tu, kitek. A, to nie tak. Jakie masz na imię, kituś? Cieborek. Cieborek. No to jest samiec, nie? Tak. Jaki fajny tusty, jaki tusciutki. Patrzcie na kota. Kici, kici, kici. Jaki tusty. No. A to jest jakiś rasowy? To jest jakiś rasowy? Ja nie wiem. To... Myślę, że nie. Ale jest bardzo to ładnie odchowany taki, wiesz. Nie no, powinnam tak nagrywać. O Jezu. Ale ręka nie boli. Kitty, patrzcie się na kotka. Wącha moje rzeczy. Ja zanagram kotka. Kici, kici, kici. To jest kitek. Kiciuś, jesteś śliczny. A ciężko się robi takie warkocze? To już nie, na początku było ciężkie. Bo powiem ci, że mi szczerze, to one się trzymały tak jakoś no z 4 dni, ponad. 4-5 dni. Bo ja myślałam, że 2-3 dni tylko się będą trzymać, nie? A one mi się trzymały chyba z 5 dni. No. Super. Poważnie. Wiesz, to jak to nosi. Ja spałam w nich, kurde, wszystko robiłam w nich. Fajnie to wygląda. Wiesz, to dodaje takiego młodzieńczego uroku na pewno. Tak. Ja też poczułam się młodziej, gdy zaczęłam takie warkocze nosić. Stara dupa, już ze mnie, Boże Święty.
Nie no, żartuję. Co tam widzisz, kotku? Fajnie, że też wiesz, do klientów dojeżdżasz, bo to też jest fajne, Tak, nie? jest taki, tak. No. Dla mnie tak lepiej. Ładnie, ładnie, ślicznie. Ale ja będę. Ale powiem ci, to tak dość sprawnie ci to idzie szybko, tak no? Że To masz nie ten tak, fach w ręku. to już tak. I ty się sama uczyłaś tego? Tak. Bardzo lubię to. I skąd taki pomysł w ogóle na takie warkocze? Jak to A? właśnie? Skąd taki pomysł na takie warkocze należy to? Już nawet nie pamiętam. Bo teraz właśnie widzę coraz więcej właśnie ludzie Tak, robią tak. warkoczy. Tak. I właśnie tam Moda chyba jest taka teraz na wszystkie warkoczki właśnie na tam różnie. z kimś się tam jeszcze umówiłam, że też mi zrobi. I zobaczymy, jak zrobi. Ale robią też takie drobne warkoczyki. Albo takie drobne, albo robią takie To grube. taki afro, tak? Tak, albo robią takie drobniutkie. Tak, tak, tak. Zwykłe drobniutkie, albo robią takie grube, różne, Tak. te, albo takie zawijane też, Tak, nie? ja wiem, ja też to Albo te wiem. afroloki też, nie? Ale ja takich na przykład osobiście to. W tym roku swojej siostry robiłem afro warkocz. 180 sztuk. O kurczę. I długo to schodzi, takie coś? Długo. Może tam 2 dni, może cały dzień. Tak od rana. O kurde. Może z długo. Bo to tak z 20, pół godziny do pół godziny 20 minut, nie? Tak. No to nie jest jakiś. No nie jest długo, nie? No takie warkocze długo. No. Kolorowy ptak nadleciał. Kot się schował. Żeby patrzeć. Jak no. To może jakoś tak z boku, żeby. O, ładnie to wygląda. No, zajebiście. Jest takie ombre. Ja bardzo lubię taki kolor ombre. Bo ten fioletowy to powiem ci, on był zajebisty. Róż też fajny, no. Bo jednak ten sztuczny kolor, znaczy sztuczne włosy się lepiej trzymają, nie? Bo Tak. w sumie z naturalnych też można robić, nie? Ale to z naturalnych wyłażą, nie? Tak, to jest ten lepiej. Na, 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 na. Kurde, jakie rączki, szybko, szybko, szybko. O, już jest jeden zrobiony, zobaczcie. Szybko to idzie, sprawnie bardzo. To jeszcze troszkę się najwyżej tam Tak. przytnie ładnie, nie? Tak. Mam już drugi. Oni się mnie już pytali, wiesz, fani, kiedy będzie kolejny odcinek, nie? A chciała mi coś fajnego pokazać, nie? Żeby też co mogli. Coś takie bardziej beauty, nie? A to jest taka branża beauty taka, nie?
Będzie jeszcze rzęsy. Cuda będą, kochani. A mi ręka boli. Jezus. Nie wiem, czy to się kameruje dobrze? No to super. Masz na nim? Aha, skamerujesz. Fajnie to wygląda. Super. No i teraz drugi. No to nie jest takie łatwe. To trzeba mieć facha w ręku. No. To się tak wszystko wydaje. A to jest ten sam kolor, nie? Czy inny? Ten sam. Aha. Inny. No tak się wydaje. Nie. To jest taki kolor. No powiem ci szczerze, że ja nie wiem, czy bym potrafiła tak. No bo to jednak jest pracochłonne. Trzeba potrafić, nie? No co? A to trzeba też mieć cierpliwość, nie? Żeby robić warkocze. Tak, naszą stronę, no. Trzeba mieć trochę talentu. Znaczy trochę, no, trzeba mieć. Ja osobiście nie wiem, czy bym potrafiła. I trzeba to lubić przede wszystkim. Ja takie jak coś zobaczy, to 5 minut i ja już. Mogę to zrobić. No. Masz talent po prostu. Takie ptaki, widzicie, to jest. Dzisiaj w ogóle jestem zmęczona, chora. Troszkę zmęczona jestem, chora. Pogoda to taka jest nie za bardzo. Siłę trzeba mieć w rękach, nie? To tak ten. Tak jak masaż, nie? Ty. Oczywiście. Ja chciałam właśnie coś z masażem, nie? Ale najbardziej to mnie właśnie. Mnie to kręci najbardziej właśnie tak. Paznokcie, wiesz, makijaż. Może jakieś zabiegi na twarz. Takie rzeczy, nie? Fryzjer, ale jak ktoś mi robi, bo sama tego nie potrafię ogarnąć po prostu. Uważam, że no to jest taki dosyć wymagający zawód. Tak, tak. Ja mogę sama sobie coś zrobić. Poświęca, no, no trzeba włożyć w to dużo pracy i poświęcenia. Ja na przykład osobiście bym nie umiała. No bo to jest odpowiedzialność tak trochę, nie? No tak, to jest. Dobrze zrobisz to. Boli? Nie. Ja wolę, jak ktoś zrobi. Oh, you me, some memory, baby.
Zobaczy, jaki będzie efekt końcowy. Szybko nam idzie, dopiero jest 15, prawie 16 minut. Szybko to idzie, powiem ci. Szybciutko, no. Tak, to powiem szybciej. Już wprawa, nie? Tak. Bo tak normalnie to średnio to jaki to jest czas robienia? No jest się jakie włosy, wiesz? Jest długie włosy takie. Jest krótkie. Bo jak są długie, to trzeba dłuższe, nie? Tak, Kupić. To trudno. To więcej czasu. Nie no, fajny to jest. Ja się od razu zakochałam w tych warkoczach. No bo to tak jest, nie? Jak się już człowiek zakocha, to... No mi to nie chcą rosnąć te włosy. Do pewnego momentu mi rosną, a później to już tak nie bardzo. Witaminy trzeba jakieś. No chyba tak. Też fajnie różowe. Bardzo ładne. Ja lubię takie kolory włosów na ciemno. No, bo to się tak fajnie wyróżnia. No i pazury. Muszę dbać o siebie, nie? Różowe do nas. No tak. Jezu, mam brodę. Boże. Muszę się odchudzać. To już mówisz, że koniec jest? Poważnie? To szybko, ja nie mogę. No. Niecałe 20 minut, kochani. Rozumiecie to? Czajcie bazę? Szybko. Bo ostatnio było 20 minut, a teraz to... No to tam był wiatr. Ale tam to w ogóle były gorsze warunki, nie? Tak. Koleżanka na Starym Mieście jeszcze robi. Oprócz tego. Jak jest ładna pogoda, nie? W jakich godzinach robisz? No od... 14 do 19 to będzie.
Czy mi zahaczyło to. Zaraz z tyłu się pokażę, jak to wygląda. To trzeba lakierem, czy to? Tak. Aha. Tak, to nie będzie się działo, nie będzie. Nie utrzyma się. No, fajne. Zobaczcie pteszkę. Nowy ptaszek. O, te fajne. O Boże. Fajnie. Jeszcze może z tyłu im pokażmy, jak to wygląda. No, fajnie. Już jest, nie? Dobra, to dzięki. Także zapraszam do koleżanki. Nie uciekaj, nie bój się. Ona jest taka trochę wstydliwa, ale fajna dziewczyna, także zapraszamy. W linku będzie, jak się można znaleźć koleżankę. Także zapraszam, fajne, kurczę, ja jestem zadowolona. Odmładza mnie to, wyglądam jak młoda dziewczyna. Także trzymajcie się ptaki, nie dajcie się, buziaki, pa, pa!